Dzień dobry, witam. Spotykamy się znów po dłuższej przerwie. Mamy dzisiaj 4 września, lot 300 km. Gołąbki zostały wypuszczone o 8 rano. Także czekamy, jest chwila, to porozmawiamy, co się działo do tej pory. Jak wiemy, w 19 roku leciałem w kamieniu pomorskim. W 21 roku leciałem w Ostrowie Mazowieckiej. Chciałem pozdrowić serdecznie wszystkich hodowców z tamtego oddziału. Bardzo fajnie mi się leciało. Po 3 lotach byłem pierwszy na 200 hodowców. Musiałem wrócić do Szczecina. Przerwałem loty. Po prostu takie, to było takie moje doświadczenie. W tym roku lecę na stare i na młode z oddziałem 309 Szczecin. Co do gołąbków, prężyłem muskuły w 2019 roku z tego nowego zakupu. Powiem szczerze, źle zainwestowane pieniądze, kompletnie przez 3 lata nic. Zlikwidowałem wszystko. Całe szczęście, że nie zabrudziłem sobie gołębnika tym materiałem, bo mój rozpód jest gdzie indziej, żeby właśnie najpierw sprawdzać, co to za towar i ten. W 2020 roku nabyłem gołąbki z gołębi lotowych od kolegi Mruka z Poznania. Uważam jego za jednego z najlepszych hodowców w tej chwili w Polsce i od kolegi Zabrzyckiego z Pyrzyc. Wzmocniłem swoje gołębie tymi nabytymi gołębiami i dosyć dobrze lecę. Także na razie jestem zadowolony i myślę, że tu nie będzie jakichś tam ciężkich lotów. No wszystko jest możliwe, ale raczej to ja czekam tylko na ciężkie loty. Kolega Mruk z Poznania wzmocnił swoje też po konsultacji, nie wiem czy ze mną, ale też żeśmy rozmawiali na ten temat. Szukaliśmy najlepszego hodowcę na daleki dystans w Polsce. Tak, znaki zapytania były wszędzie, bo ci co nabyli gołąbki po prostu nie byli zadowoleni. I żeśmy uznali, ja w latach 90. byłem u Jostone. On wtedy już nas przerósł, wiadomo, u nas komuna i tego, to wyprzedził nas na ileś tam lat do przodu. No 4-krotny mistrz świata, to o czymś to mówi. I kolega Mruk nabył gołębie oryginalne od Jostone. W tamtym roku nabyłem te gołębie, leciały one w Ostrowi Mazowieckiej i częściowo już były w rozpłodzie u mnie. Także jestem bardzo zadowolony z tych gołębi i w tym roku też biorę udział jako młode, lecą te wszystkie loty. Głównie kolegi Zabrzyckiego i kolegi Mruka mam 80% zmieszałem ze swoimi gołębiami, z tymi hubenami. No i tak to wygląda. Co do gołębi, tu nie ma filozofii, pokora, przyłożenie, trzeba dbać u siebie. Ja nigdy nie narzekałem przez te, ja wiem, 20 lat. Leciałem 8 lat z Niemcami na Polskę. Wszystkie loty wygrałem i w regionie w 17 roku. Czemu leciałem? No, żeby dla mnie radość jest jak te gołębie pod wiatr. Ja na te koeficjenty czy coś nie zwracam uwagi, mnie co innego cieszy. W deszcz gołębie puszczę. Nie mówię, że to tam jest ulewa, ale 50 km powinny młode gołębie iść. Tak, więc bardziej takie loty sam co wywożę w ciężkich warunkach robią mi radość z tego, jak powiedzmy tam te oddziałowe loty. Chociaż też no, się z tego cieszę. Także co do doradztwa i do doradzania, muszą być, hodowca musi znać swoje gołębie. Przykładowo tak jak ja znam, bo jeśli są u mnie wychowane, wiem jakie stado, całe stado wylatuje z gołębnika, idzie jako młode, idą w górę, wszystko równo latają, to wtedy będzie
nich pożytek i korzyść. Najgorzej, jak obserwuję kolegów, dobrze lecą, no i ja też takie te błędy popełniałem i może jeszcze też jakaś coś głupota opanuje, będę popełniał. Kupować tu gołębia, to do niczego dobrego nie prowadzi. Powiem szczerze, co do naszych polskich gołębiach, co tu wychwalać jakichś hodowców czy coś. U nas w okręgu jest 700 hodowców. Gołębi na spisie, nie wiem, jest 20 tysięcy. Jeden gołąbek jest kompletem konkursów. O czym to mówi? Ja nie mówię to o naszym okręgu, tylko jest tak w całej Polsce. To znaczy, że gdzie są? Jest bardzo mało dobrych gołębi. Jeśli są, to są pojedyncze sztuki i tam jak ktoś tam mówi, że ma stado, czy tam coś tak ma. Ja uważam, gówno ma na ten i tam się nie wybieram, czy to coś, bo to nie chodzi o pieniądze, się jedzie i kupuje, ale żeby to była satysfakcja, jeśli u siebie w własnym gołębniku się coś nie złapie, się linni i nie wyhoduje, to nie ma szans na ten. Także co to? Co do opowieści, no to tak mówię, jak jest, 173 gołębie włożyłem na młode, na lot. Będzie na nagrane, poczekamy, zobaczymy, na pewno będzie dobrze. Pod wiatr jest ten lot, także około 12 powinny siadać te gołąbki. No co, koledzy, mam więcej do powiedzenia. No to jest ciężki temat. Własna praca w gołębniku, obserwować jak najmniej takich porad, obrać sobie jednego hodowcę, pojeździć. Ja też bardzo dużo jeździłem w 20 roku, bo sobie przerwę zrobiłem. Obserwowałem, jak u innych hodowców gołąbki lecą, podpatrywałem. Loty 500-700 km. Bo to tak, to tam się każdy chwali, tam 300 czy tam to co to są za loty. Już 500-ki, jeśli tam druga, trzecia 500-ka czołowo gołąbki siadają, to jest dobry hodowca, jak w rejonie, bo teraz mamy te rejony. To ja uważam tylko na to, zwracać uwagę. No co, pomyślności i zdrowia życzę i udanych lotów.
Lot okazał się bardzo udany. W dzień lotu zleciało się około 160 gołębi ze 173 wkładanych. W klasyfikacji po locie Zbigniew Knajp zajął pierwsze miejsce z całości i w klasyfikacji 8 z 15. Także ostatni lot gołębi młodych okazał się bardzo udany i zakończony zdobyciem mistrzostwa. Wraz z mistrzostwem w lotach gołębi dorosłych pan Zbigniew Knajp otrzymał tytuł supermistrza.